Więc nasz przewodnik okazało się, że nie jest Tajem, jest z plemienia Karem. Tutaj mam szklaneczkę tak zwanego whisky ryżowego, bądź wódki z ryżu. A po Karem, na zdrowie, to Blue Padu. Chiang Mai stanowi doskonałą bazę wypadową na lokalnych wycieczek w góry. Tym razem wybierzemy się, żeby pokazać dwudniową wersję, dość mocno skondensowaną. Właśnie jesteśmy już na naszym pick-upie i jedziemy prosto na pierwszy przystanek. A więc pierwszy przystanek jest na takim klasycznym, jak to nazwać w ogóle? Cztery sklepy, skrzyżowanie, bar, mają telewizor jest wyłączony. Przyjeżdżają tutaj turyści, widać, że wszystkich tutaj zatrzymują i z głowy. Thank you. Pierwszą atrakcją przewidzianą w planie wycieczki jest wodospad. Chętni mogą się w nim wykąpać, ale z tego co powiedział nam nasz przewodnik, woda jest dość zimna i niekoniecznie poleca, także mamy podejść sobie na skałę, zobaczyć podobno piękny widok z góry na tutejszą dolinkę. A więc idziemy zobaczyć. Normalnie wycieczki do wodospadu idą troszkę inną drogą. Tutaj nasz przewodnik powiedział, że została ta górna ścieżka wycięta ostatnimi czasy. Także zatoczymy sobie pętlę, najpierw pójdziemy górą, a później zejdziemy dołem koło wodospadu. Doszliśmy do wodospadu. Tutaj mamy na niego widok z góry, a za plecami jaskinia w kształcie ludzkiej twarzy. Przynajmniej taka jest jej nazwa. Dojście do wodospadu z parkingu zajmuje jakieś 20-25 minut. I mniej więcej po takim czasie ukazuje się nam taki widok. W razie udało się troszkę polatać. Niestety wiatr był pod samym wodospadem bardzo mocny, przez to cały czas znosiło mi kamerę prosto na skałę, ale myślę, że przynajmniej choć trochę udało mi się złapać, jak piękny jest na górze. Zresztą popatrzcie sobie sami. Kończymy przygodę nad wodospadem Mokwa. Woda wcale nie jest zimna, tak jak powiedział nam przewodnik, ale jest cieplejsza niż w Bałtyku o tej porze roku. O letniej porze roku, ponieważ teraz nad Bałtykiem jest akurat zima. Kolejnym przystankiem na trasie podczas takiego trekkingu jest tradycyjny tajski lunch. Sam ryż akurat jest bardzo dobry, ale szkoda, że nie dodali do niego mięsa. Jako ciekawostkę, prawdziwy... O, jest. Prawdziwy Red Bull. Nie wiem, czy wiecie, ale Red Bull tak naprawdę pochodzi z Tajlandii i po prostu jakiś sprytny Austriak w pewnym momencie, kiedy odwiedzał podczas wakacji ten kraj, doszedł do wniosku, że to jest świetny napój i postanowił dodać do niego trochę gazu, przyjechać nim do Europy i zacząć sprzedawać. No tak, więc trekking przyszło nam spędzić w
deszczowej atmosferze. Poza tym, że ma się takie buty, generalnie się fajnie trochę lepiej przygotować, to jest kilka rzeczy, które pozwalają wybaczyć taki klimat, a mianowicie to jest to. Wszystko spoko, tylko cytując klasyka, jakby tego było mało, kurewsko się rozpadało. Ale czego się nie robi dla przeżycia przygody turystycznej. I właśnie mi się skończyła bateria albo karta. A nie, wszystko jest okej. Po jakiejś godzince wędrówki doszliśmy do pierwszej wioski. W wiosce tej jest tylko 11 domów. Została ona założona przez dwie osoby, dziadków, którzy już zmarli 5-4 lata temu. Sam przewodnik nie był do końca pewien. Ściągnęli oni resztę swoich rodzin i postanowili zamieszkać właśnie tutaj na szlaku w górach. Nie ma tutaj prądu. Jedynie jest pociągnięta bardzo mała ilość tylko dla światła. Tak to jak za króla świeczka. Jak to jest w dżungli pewnie? Jakby to powiedział pan Cejrowski, z dżunglą trzeba się oswajać. Czyli teraz jestem na ścieżce nie w dżungli, ale pójdę krok tam, to już jestem w dżungli. I znowu wyjść i wejść. I tak się oswajamy z dżunglą. Możemy poczuć się jak Amerykanie podczas pory deszczowej na wojnie. Ale do czego zmierzam? Bo pan przewodnik opowiedział nam, że akurat on pochodzi z wioski, która jest tak samo jak ta wcześniej, którą pokazałem. Akurat u niego już jest jedna z największych wiosek w rejonie, mieszka tam 500 osób. I z tych wszystkich małych wioseczek w górach jest jedna szkoła tutaj w okolicy i wszyscy, czyli Tajowie, Karylowie, przychodzą do tej szkoły i się uczą. Od chwili, kiedy te szkoły zostały otwarte, jest ich około 1200 w całej górach, przewodnik powiedział, że ludzie po prostu są szczęśliwsi. Więcej wiedzą, mają jak spędzać czas. A teraz chwila na widoczek. Udało nam się dotrzeć do wioski. Jak widać, mają tutaj nawet piwo Chang, także jest to cywilizacja. Nie licząc toalety. Nie licząc toalety, ale to pokażę jutro, chociaż nie wiem, czy jest co pokazywać. Cała złość, którą mieliśmy naszego przewodnika, jest niemiły. Znaczy, jest sympatyczny, nie umie się zająć ludźmi. Ma z tym generalnie problem, ale na sam koniec już jak generalnie zapadła noc i musieliśmy w nocy przejść przez dżunglę. Ostatnie pół godziny w ogóle nas zostawił, żeby zanieść nam rzeczy do wioski wcześniej i przyjść nam z pomocą i ratunkiem, gdzie jak go usłyszeliśmy, to naprawdę był... Czy polecam? Tak! Nie, polecam! Pójdźcie sobie! Pójdźcie, przyjaciele nasi! I wrogowie szczególnie! Czekaj, tylko złapię lepiej kamerę, żeby było widać. O, teraz jestem złowieszczo! Pójdźcie sobie! Pójdźcie! A najlepiej akurat tego dnia, kiedy spada deszcz. Raz! Tylko raz w ciągu miesiąca. I akurat tego dnia będziecie musieli przejść, jak ktoś wam potem sprzeda wycieczkę, jako lekki, delikatny trekking. Takie przejście się i godzinkę. Tą stronę przerwa godzinkę. A nie kurwa 5 godzin cały czas. W płocie. Z góry i pod górę. W zasadzie nie wiemy, a tutaj jest najpiękniejsze mieszkanie z wioski. Najpiękniejszy. I chętnie byśmy go pogłaskali, bo go głaskaliśmy. Ale się okazało, że ma bardzo dużo pcheł. Więc tak. Tak jak go kochaliśmy, tak już. Tak, a za chwilkę zostaniemy uraczeni tajską kolacją, taką w stylu góralskim. A się tam gotuje się na kociołku z tyłu. I co? Zobaczymy, czy dobre.
to jest ta piękna kolacja, którą przygotowali nam tutaj właśnie mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy górskiej wioski. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi pomiędzy Chiang Mai a granicą birmińską. Smacznego. You would think I believe it. A fantastic tale like that? I imagine you'd find it incredible. Tak. A więc witam po ciężkiej nocy. Po trekkingu przyszło nam się przespać w chatce u górali. No właśnie. Przespać to dużo powiedziane. Pogodę dzisiaj mamy taką nieszczególną, w przeciwieństwie do wczoraj przynajmniej nie pada deszcz. Za plecami widać właśnie wioskę. No ale nawet nie chodzi o to jak widać, zobaczmy jaki to jest teren tak naprawdę z góry. No właśnie, jestem trochę niezadowolony. Aż pękła mi szybka w tablecie, nie wiem kiedy. No ale... Trudno się mówi. Samego rana czas udać się nad rzekę. Taki kolor jest tej rzeki. I będziemy nią spływać bambusowymi tratwami za jakąś chwilę. Tuż po śniadaniu. No. Jesteśmy już po pięknym, pysznym tajskim śniadanku. Była to przygotowana woda ze studni z rozpuszczalną kawą, do tego chleb tostowy wysmażony w tosterze, dżem i omlet. Było ciepłe, ale godzinę temu, kochanie, jak zostało nam podane. Właśnie panowie robią nam tratwę. Nie, siedzi się na tratwie. Dzióbku, to się kameruje. Tak. Tam właśnie panowie właśnie. Bambus jest świetnym materiałem do robienia wszystkiego. Tutaj można na przykład zobaczyć, jak sprytnie panowie konstruują nam tratwę. Jak wygląda ta tratwa? Pan nam kazał ściągnąć buty, ponieważ jest mokro. Niech mamy co zamoczyć sobie. Pan by nam zrobił, to się zrobił krzesło, ale niestety nie skończył się bambus. Ale nie, gdzie ja myślę, że tak po prostu sobie siada. A gdzie? Tu czy tu? Zaraz zapytam. Where is the best place to sit? In the middle? On the back? Po środku. To jest najlepsze miejsce, żeby na tym... Na tym... Okej, okay, a więc żona będzie mi, pan mówi, że najlepiej, żeby to żona mnie kamerowała w czasie, kiedy ja będę odbijał nas bambusem od brzegów. Więc z uczestnika stałem się tak samo i obsługującym. Bye. Bye. Bye.